Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Jezu, naucz nas żyć radykalnie, w prawdzie i w wolności. Wierzymy, że tylko Ty jesteś drogą i prawdą i życiem, naszą nadzieją. Panie Jezu, aby nas ocalić, w milczeniu przyjąłeś wyrok śmierci Piłata. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Tylko ci, którzy biorą swój krzyż i idą za Jezusem, mogą być Jego uczniami w trudach życia, w ciężarze pracy, w krzyżu i cierpieniu. Czy zdarzało nam się mieć pretensje do Boga? Może obwinialiśmy Go o niepowodzenia? A może Jego plany różnią się od naszych i nie potrafimy Mu zaufać? Czy nie mamy czasem ochoty powiedzieć, że wszystko, co złe w moim życiu, to wina Boga? Czy chętnie przyjmujemy chorobę i krzyż, jaki Bóg nam daje? Panie Jezu, chętnie niosłeś krzyż, który nałożył na Ciebie grzech ludzi. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy. Jezu, jak często my, ludzie, zawodzimy w życiu. Od samego początku naszego istnienia, od Adama i Ewy, poddajemy się już przy pierwszym grzechu. Ale Bóg chce, abyśmy poszli na całość, zaufali Bożemu miłosierdziu. Czy szybko podnosimy się z upadku w grzechach? Jak często korzystamy z sakramentu pokuty, sakramentu uzdrowienia? Panie Jezu, wstałeś po pierwszym upadku i dalej dźwigałeś swój krzyż dla mnie. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka matkę swoją. Naucz nas prawdziwej miłości, która zdolna jest otworzyć się całkowicie na bliźniego. Jego ból, troski i zmartwienia. Panie Jezu, widziałeś swoją matkę, stojącą na drodze krzyżowej, pełnej cierpienia. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja piąta.
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. My, ludzie, ja, boimy się krzyża. Nawet Piotr, uczeń Jezusa, unikał tego. Ale nie ma innej drogi do zbawienia poza krzyżem. Jezu, naucz nas przyjmować krzyż. Czy zdarza się, że widzimy jedynie własny niedostatek i zamykamy oczy na potrzeby bliźniego? Panie Jezu, przyjąłeś Szymona z Cyreny jako pomocnika do niesienia Twego krzyża. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Weronika widzi cierpienie Jezusa i okrucieństwo żołnierzy. Nie pyta, co ludzie myślą. Dzielnie przeciska się przez tłum i ociera chustą Panu twarz, na której odciska twarz Zbawiciela. Czy wzrusza nas cierpienie drugiej osoby? Czy widzimy zmaltretowane oblicze Chrystusa w naszych cierpiących bliźnich? Panie Jezu, życzliwie odtworzyłeś swoje święte oblicze w chuście Weroniki. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Jak często na nowo popadamy w stare grzechy i błędy? Nie mamy siły ani wytrwałości wytrwać w dobru? Panie Jezu, w nadmiarze bólu po raz drugi dla nas upadłeś na ziemię. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Wiele mamy problemów i ciągle przybywają nowe. Często nie pamiętamy tego, co opłakiwaliśmy przed rokiem. Gdzie są teraz te zmartwienia? Jezus przypomina nam rzecz oczywistą, ale jakże często zapominaną. Tak naprawdę mamy tylko jeden poważny problem – śmierć i wybór wiecznego potępienia lub szczęśliwości. I tylko jedno będzie ważne. Czy liczyłeś się z Bogiem? Czy kochałeś Go? Czy żyłeś Nim na co dzień? Panie Jezu, w obliczu własnego cierpienia myślałeś o wszystkich nadchodzących potrzebach matek i dzieci swojego ludu. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Przypomnij sobie, co robisz w chwilach próby, samotności, odrzucenia czy niezrozumienia przez innych.
Czy potrafisz wtedy zaufać Bogu i zdać się na Jego wolę? Panie Jezu, dziękujemy, że uczysz nas cierpliwości i wytrwałości. Pokazujesz, że żaden upadek nie musi być ostatni. Zawsze z Tobą można powstać i iść dalej. Panie Jezu, po raz trzeci upadłeś na ziemię pod ciężarem naszych grzechów i wstałeś ponownie. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja 10. Jezus zszedł obnażony. Jezus stał nagi i ogołocony z szat, a mimo to był najpiękniejszym człowiekiem na ziemi. Ludzkie zło i nienawiść nie zdołały zniszczyć Jego piękna i godności. Jak często lekceważymy i gardzimy drugim człowiekiem. Narażamy go i nie pozostawiamy w nim nic dobrego. Panie Jezu, przepraszamy za każdy grzech, który przysłania i niszczy w nas Boży obraz i podobieństwo. Panie Jezu, spraw, abyśmy nieustannie wpatrywali się w Twoje oblicze i odtwarzali Jego piękno w naszym życiu. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Krzyż, znak odkupienia. Tym znakiem rozpoczynamy i kończymy każdą modlitwę i nabożeństwo, każdą ważniejszą sprawę. Tym znakiem chrześcijanin rozpoczyna dzień i udaje się na spoczynek. Jak my odnosimy się do krzyża? Czy potrafimy publicznie przyznać się do krzyża? Do tego, że jestem chrześcijaninem? Panie Jezu, zostałeś dla nas przybity do krzyża. Panie, to wszystko dla nas, byśmy nie umarli, ale byśmy żyli. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja 12. Jezus na krzyżu umiera. Czcimy Twój krzyż, Panie, i wielbimy Twoje święte zmartwychwstanie, ponieważ przez drzewo krzyża radość przyszła na cały świat. Nie ma już bezsensownej śmierci dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Będziemy tak żyli, byśmy w chwili śmierci z mocną wiarą w nieśmiertelności mogli powiedzieć: Ojcze mój, który mnie broniłeś od złego i zbawiasz od największego zła, śmierci wiecznej, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, umarłeś na krzyżu dla zbawienia ludzi. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Józef z Arymatei zabrał ciało Pana z krzyża. Następnie położył Jezusa w ramiona Maryi, Jego Matki Boleściwej. Często stoimy w obliczu śmierci. Ludzie, którzy są nam bliscy, umierają, giną w wypadkach. Nasza śmierć jest nieunikniona. O Jezu, pomnóż i wzmocnij naszą wiarę w chwili, gdy wydawać nam się będzie, że wszystko skończone i stracone. Ty bowiem sprawiasz, że to, co słabe, może stać się źródłem mocy i triumfu. Panie Jezu, Twoje martwe ciało zostało złożone w ramiona Twojej Matki. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Złożono ciało Pana w grobie, ale śmierć nie mogła Go zatrzymać. Syn Boży przebył całe ludzkie życie. Grób okazał się ostatecznym zwycięstwem. Odkupienie świata dokonało się. Jeśli ziarno pszenicy nie spadnie na ziemię i nie obumrze, pozostaje samo. Ale kiedy umiera, przynosi owoc obfity. Dziękujemy Ci, Jezu, za tyle radosnej nadziei, którą naznaczyłeś grób człowieka przez złożenie w ziemi Twojego ciała. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.